Zbigniew Dolata nie podziela sugestii, że rząd nie zdążył z węglem na zimę i że do Polski został sprowadzony niskiej jakości surowiec o nieznanej kaloryczności. Komentarz posła partii rządzącej to odpowiedź na wątpliwości, o których opowiadała w ubiegłym tygodniu poseł Paulina Hennig-Kloska. To jest kwestia odpowiednich certyfikatów i te certyfikaty są, więc tutaj akurat nie ma żadnego problemu. Natomiast jest to kolejna linia ataku pani poseł Hennig-Kloski, która jest znana z tego, że po prostu atakuje wszystko, absolutnie wszystko, zupełnie bezrefleksyjnie. Bo najpierw twierdziła, że nie będzie węgla. Tak? No teraz okazuje się, że węgiel będzie, umowy są podpisywane, samorządy weszły w ten proces dystrybucji tego węgla. No to pani Hennig-Kloska mówi, no nie, ale jakościowo ten węgiel będzie kiepski. Jak się to wyłoży, mówiąc kolokwialnie, to pewnie będzie mówiła, ale mój tusz do rzęs jest bardziej czarny niż węgiel, więc absolutnie ten węgiel jest za mało czarny. No to jest właśnie mniej więcej ten poziom argumentacji. Węgiel ma certyfikację, zapewnia parlamentarzysta i tłumaczy, jak proces importu jest przeprowadzany. To jest oczywiście kwestia importera, tak, że jak kupowały spółki Skarbu Państwa, a to one przede wszystkim były zaangażowane w ten proces podpisania umów na import węgla, no to oczywiście one od tych, którzy ten węgiel sprzedawali, te certyfikaty otrzymywali. No więc tutaj no to nie jest żadna filozofia wielka, no to jest normalne działanie i ten węgiel jest dobry, on się pali i nie ma tutaj żadnego problemu. W Gnieźnie węglową dystrybucję będzie prowadziło przedsiębiorstwo energetyki cieplnej, do którego ma trafić 1,5 tysiąca ton węgla.